Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i gramy dziś w Guardian Quest. No więc tak, już dzisiaj... Co? O co chodzi? Mężczyzna wypacza ziemię i rośnie w siłę, jak nastąpi wzmożenie jego sił, trudniej będzie go pokonać. Okej, dobra, to ciekawe. Ale mniejsza z tym, dzisiaj tak wyruszamy na przygodę. Właśnie po to, by... udać się do Mrocznego Lasu, na wrzoszowiska, zdobyć to, co potrzebne, by przebić się przez barierę i ostatecznie niebawem go pokonać. Tego tutaj pana szczeliny. A póki co zobaczymy, jak to działa. A, chociaż wolę chyba nie sprawdzać, lepiej po prostu idźmy na bitwę. Okej, czyli jeden węzeł to jest... Oj, jeden dzień. Oj, niedobrze. Niedobrze. Chyba, że to chodzi o te węzły już poza tym, co są pojedyncze dni. Możliwe, ale dobra. Niebezpiecznie, niedobrze. Jednak mimo wszystko jesteśmy tu, teraz. Walczymy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. I teraz tak, 22, ty 16. Ten zaatakuje za 7 naszego Kudo. Ten za 8 naszego Kudo. Tutaj 5 i 5. Powiedzmy, że pora wspomóc z tego gościa. Tak. Czy by się udało może go pokonać w ten sposób? Nie sądzę, ale można zawsze spróbować. Dobra. Powiedzmy, że po prostu umdzie sobie najpierw pajączki, nie przejmując się niczym. I ewentualnie jak już będzie po nich, to wtedy pomyślimy co dalej. Inaczej mówiąc, tak, tak. Łatwo. I teraz w sumie... A, niech będzie ten. Mam jeszcze jeden punkt, to po prostu przesunięcie. Wiem, że marnuje moje wspaniałe aktywacje, ale niech będzie. I teraz tak. To był błąd, tak się skupiać na tym. Ale dobra, mniejsza. Dobijmy po prostu. I tak, blokada. Nic się nie stanie takiego wielkiego. Wygramy bitwę ponownie na spokojnie. Co prawda nie optymalnie, ale wiecie, optymalizacja to nie wszystko. Dobra. Przygotowany strzał, dobrze. Idealnie. O, czyli tu też jest ten przygotowany strzał. Dobra. Nie, nie trzeba się w takim wypadku przejmować i proszę, to zwycięstwo. A tutaj mamy miecz dwuręczny. Wydaje mi się bardzo, bardzo dobrą bronią, ale no niestety nie dla postaci, którą posiadamy. A teraz tak, idziemy, wydarzenia, standardowo. I dobra, na twoim ramieniu ląduje lśniące żółte piórko. Wydaje się nieco za ciężkie na zwykłe. Przypominasz mu się i zauważasz, że jest złote. Rzuć na wiatr, należy do matki natury, uzyskaj dwa losy, albo zabierz je, w końcu wygląda na dość wartościową rzecz. A szczerze wezmę los, złota aż tak nie potrzebujemy. Pozwalasz piórku odlecieć z wiatrem, odczuwasz chwilowe okojenie. Okej, miłe, ale no, szkoda, że nic więcej. A, dobra. W takim wypadku na wrzosowiska, wyruszamy. I dobrze. O, punkt orientacyjny jest tuż przed nami. Powinien pozwolić nam szybko przenieść się do garnizonu. I co teraz mam do garnizonu wrócić koniecznie? Nie chciałem może tu wchodzić. I co? No musiałem. Udało ci się przewrócić działanie punktu na wrzosowiskach. Musisz dalej śledzić działanie sekcjarzy w regionie, jeśli mam dostać trzeć do pana szczeliny. Został już tylko jeden punkt. Odpocznij przed wyruszeniem i pamiętaj, by uzupełnić zapasy. Jeśli ruszasz znów na wrzosowiska, pamiętaj, że w ostatnich miesiącach widziałem tam wielu sekcjarzy, tak. Były przypadki, że ludzie podróżujący przez ten obszar znikali bez wieści. Nikt ich więcej nie widział. Sekcjarze muszą mieć gdzieś na wrzosowiskach swoją bazę, inaczej nie atakowaliby z taką śmiałością. Dobra, tylko że nie chciałem to, tylko chciałem Mroczny Las. Ale dobra, mniejsza. Nie przejmujmy się wyposażeniem, po prostu kupmy ile wlezie zapasów, czyli 8. Dając 8 sztuk złota, nic wielkiego i wyruszamy. I dobra. Widziani sekciarze 37%, co? Dziwne. A, Mroczny Las jest tutaj. Okej. W takim wypadku sekciarze, czy może powinienem zająć się czymś innym? Szczerze, wydaje mi się, że ten las był bezpieczniejszym miejscem, ale...
No jak już tu jesteśmy, to mógłbym się tym zająć niby. Co my tu mamy? A, okej. Okay. No, wydaje się to być sensowne, ale nie. Pójdziemy do lasu. Wydaje się to być bezpieczniejsze, więc... Co? Gdybym był inteligentniejszy, to bym nie myślał teraz tak bardzo, nie mieszał wszystkiego, ale dobra. Dobra, punkt orientacyjny. Powinniśmy pozwolić szybko nam się przenieść. Tak, oczywiście. Musimy do garnizonu, zanim można dalej. Tak. No, dobrze. Udało ci się przywrócić punkt w mrocznym lesie. Musisz dalej śledzić działania sekciarzy, jeśli mamy dotrzeć po nasz szczelny. Teraz jest już tylko kwestią czasu, zanim znajdziemy nasz cel. W ostatnich miesiącach zwierzęta w lesie zaczęły się dziwnie zachowywać. Stały się nienaturalnie agresywne i atakują farmy, konwoje handlarzy i zwykłe patrole. Cokolwiek jest źródłem mocy cienistej bariery, jego magia wypaczyła okoliczne ziemię. Szukaj uważnie wskazówek. I mamy tutaj kolejną towarzyszkę. Ida, druidka. I no, oczywiście musiałem zahaczyć o mikrofon, mam nadzieję, że nie ogłuchliście przez jakieś hałasy czy coś. Ale dobra. Opuściłam swój leśny dom, by znaleźć odpowiedzi. Chcę wiedzieć, jakie zło wypacza serca ptaków i zwierząt. Niedaleko stąd znalazłem jedno z wielu źródeł spoczenia. Widzę, że nie pierwszy raz walczysz z tymi potworami. Pomóż mu pokonać te stworzenia, a może się czegoś dowiemy. Okej, czyli mamy questa. 9 poziom. Ida, druidka. Okej. I tutaj proszę, 16-16. Ale tak idziemy do lasu, by pomóc druidce. Gdybym tylko wiedział, gdzie trzeba iść. Ciekawy tam był punkt kontrolny, a tutaj mam jakieś podejścia w takie miejsca. Ha, dobra. No to idziemy. Dobra. Najpierw jej pomożemy, bo powiem szczerze, z chęcią bym wymienił kogoś, wiecie, w ekipie. I to nie mówię kleryczkę, nie mówię jego, ale po prostu warto sprawdzić jakieś tam inne postacie, w szczególności, że nie ukrywając, druidka jest postacią, której będąc całkowicie szczerym, nie znam. I teraz tak, wskrzeszenie szkieletu. Niedobrze. Tutaj mamy jakiegoś zombiaka, a tutaj innego zombiaka i chyba są pod jakiś poziom potworów czy coś, nie wiem. Ale dobra. 9 punktów obrażeń, 10 punktów obrażeń na niego, to jest niedobrze. A tutaj wskrzeszenie szkieletu, dobra. 9 na nią nie jest taka straszna, prawdopodobnie. No, oczywiście, że nie jest. Ale 10 na niego już jest, więc tak. Armata? W sumie czemu nie, postawimy ją tutaj, może coś zmieni. Niestety nie. Ale dobra, przynajmniej będziemy mieli potężną armatkę, która... Miejmy nadzieję... Unicestwi wroga jakoś i teraz tak. To. I teraz zombiak, czy on... A powiedzmy, że zombiaka przygotujemy. Więcej nie trzeba robić. I dobrze. Kudo. Masz teraz swój wielki pokazowy numer. Unicestw zombiaka. Czy ci się to uda, czy nie? Zobaczymy. Dobra, kogo ja oszukiwałem. O! Ha! Szkoda, że tego wcześniej nie zauważyłem, ale dobra. Bił za 8. Ciekawe, bił chyba wtedy za więcej, ale... Dobra. Z mojej winy teraz dostanie sporo obrażenia. Nasz towarzysz, ale okej. Okay. Mimo tego, że byłem właśnie tutaj nierozsądny, głupio podeszłem do tematu, to wygramy to. I tak, nie ma co się przejmować. Proszę. Idealny przykład. Wystarczy kilka dobrych strzałów i po wszystkim. Mhm. A teraz tak, trzeba się pozbyć szybko szkieleta. Co nie będzie trudne. I kudo, wykończ robotę, proszę cię. Tak. Tak. No i po sprawie. Niestety... Kosztem tego, że otrzymali obrażenia przez moją głupotę, ale wiecie... Nie ma co płakać nad tym wszystkim. I tak jest dobrze. I teraz tak, tutaj czy tutaj? W sumie różnicy co nie robi, więc powiedzmy, że to. Krwawa magia 2. I mam do wyboru kolejny krwawy strzał, zdajesz 20 punktów obrażeń, tracisz wszystko do furii. A co za rodzaj obrażeń? O, nie wiem, to chyba jakieś przełamujące tarcze czy coś. Ale niebieskie niestety, więc nie jest aż takie dobre. Kolejny krwawy strzał.
Dobrze. Powiem szczerze, chyba bym zaryzykował z tym. Wydaje się ciekawe. Dobra. To kudo już gotowy. Teraz Katrin, czym Katrin? Katarzyna, jak zwał tak zwał? Unii, co się bardziej płaci? Chyba Święty Wojownik dwójka. Zobaczymy, jakie fajne karty to będą. Jeśli jesteś jedyną osobą w przednim rzędzie, otrzymujesz na początku tury 3 punkty czuwania. Oczywiście, że to biorę. Idealny dla niej. Nie dosyć, że gra pod niebieską statystykę. Głównie to jeszcze potężna zdolność sama w sobie. Dobra. Tutaj Bertram dostaje zręczność oczywiście. I tak, wszystko załatwione. Możemy iść na kolejną walkę. Która, co ciekawe, jest tutaj odwypoczona jej przyrody. Chociaż tamten znak był gdzie indziej. Ale tak. Tutaj mamy 8 punktów podpalenia na niego. Niedobrze. A tu 11 obrażeń w kudo. Czy trzeba się tym przejmować? A powiedziałbym, że tak, chociaż... tak. Trzeba byłoby się tym przejmować, chociaż no... Jak widać, mam trochę zdolności, które... jakoś powinny sobie poradzić z tym wszystkim, więc tak. Skrytka na strzały. Dostaliśmy żrącą strzałę, oczywiście. Ten ma jeszcze bogactwo. Okej. Okay. Punkty. Powiedzmy, że tutaj postawię to, tutaj tak. I powoli będziemy unicestwiać wrogów. Prawie martwy, super. Mamy 3 punkty. Ładowanie many. Smite. Już będzie martwy i teraz tak. Nie musi się przejmować niczym, więc zrób po prostu bong w niego. I skoro ma punkt akcji, a ma korzenie, tak szkoda. Ale nie przejmujmy się niczym. Tamten będzie martwy lada moment. Tak, tak. Okej, to atakuję w losowy set. Teraz już mam potwierdzenie. I dobra. Zdolność, tak jak myślałem, potężna. Więc no, zwycięstwo. No, nic zadać, nic ująć. Jak zawsze. Prosto zwięźle na temat. I w ogóle to jest kapliczka. A, okej, kapliczka. Lubimy kapliczki. Oczywiście, że użyję. Duchowy wilk. Można znaleźć rzadką broń. Horda Sugus. Na branży połowy znajdują się skaliste słupy. Chodzidło jedno. Jastrząb. No przecież są pułapki. Jeszcze jedno. Dobra. Jaki będzie w ten sposób. Fajne bonusy. Tamte wyżej może najlepsze, ale nie ma co się przejmować. Kiedyś się tam zajdzie, a póki co idziemy jej pomóc. Więc tak, wyczuwam stworzenie w pobliżu. Zachowaj czujność. No okej, oczywiście, że zachowam. A teraz już pokazuj to, co tu tam się dzieje się. Pająk i pająk. Ta bestia jest bardzo szybka. I za tym tą ziemię chcę stworzyć. Nie podoba mi się to, ale nie wiem, czy jest aż tak źle, jak można było wywnioskować, że jest, więc tak, ty sobie się tu lecz. Kartę, którą odrzucasz, powiedzmy, że to, bo to i tak nie ma znaczenia. Co? Odrzucił coś innego chyba? Nie, tylko to, dobra. To nie jest aż tak źle. Nawet bardzo dobrze. Proszę, udało się wyeliminować pająka, zanim cokolwiek zrobi, więc no, ja to, no nie wiem, czy jest coś do dodania. Duchowy wilk. Okej, przyzwa duchowego wilka. Czyli te duchowe zwierzęta to są jej jakieś elementy. Warto wiedzieć, dobra. A ten chce rzucić za tą ziemię na nią. Niestety zdolność się nie użyła. Smutne. Więc po prostu uderz, bo za dużo zrobić nie możesz i to tyle. Oj, kudo, kudo, kudo. Wygląda na to, że jak zwykle wszystko jest w twoim obowiązku, by wykonać robotę prawidłowo. Mógł mi pozwolić coś jeszcze, ale nie. Kim bym był, gdybym pozwolił komuś innemu się nabawić w czasie, kiedy ja mogę wykończyć. Zróbmy jak zawsze i dobrze. Zło zostało zgładzone, ale jego obecność wciąż pozostaje. Czy to możliwe? Lasy jeszcze długo nie będą bezpieczne, póki nie pozbędziemy się prawdziwego źródła zła.
dołączę do ciebie i razem rozwiążemy tę zagadkę. Druidkę Idę można teraz wyrobować w sali gildii. Trafiła się jako wieszcz lasu. Nie wiem, jak to do końca działa, widzę, że pod inteligencję. Co ciekawe, ma dużo różnych zdolności. 10 punktów obrażeń, 2 punkty krwawienia, no. I to jest zbalansowane, nie to co od nas. Niestety. Ale tak. 5 osłony, 2 pancerza. Mhm. No dobra. Standardowe, fajna zdolność. W szczególności, że jest za to. Duchowy jastrząb. Czyli po prostu jakiś tam kurczak, tylko... Tracimy życie, jeśli on zginie. Smutne. Celuj w swoje pole 5 razy. Jeśli na polu jest jednostka, wywołujesz 6 punktów szoku. Fajne zdolności. Tylko nie wiem, czy to nie może też zranić drużyny. 10 obrażeń, wszystkim celom w rzędzie dostasz cel o 1. Super. Super. Patrzymy 7 osłony, 6 cierni. Dobra, i sada. Przesuwasz sojusznika. Sojusznika trzeba mieć 4 punkty osłony. Jeśli jest zwierzęciem duchowym, przenosisz go na dowolne pole. Dobra. Nie jest to może najlepsze, ale jak mówiłem, nie będziemy zmieniać obiecanego czasu sobie, więc robimy jak robimy. I to jest tak. Eksploracja. Badamy obszar? Czemu nie? I tak, później od razu mówię, pójdę po druidkę, dodam do drużyny, ale też teraz, a teraz... Handlarz obnośny. Nie wiem, co to ma oznaczyć do końca, ale dobrze. Skrzynia z pancerzem. Zanim coś dalej, w sumie to... Zobaczymy, jak ruszy się potwór. Dobrze, i mam tu czapkę z jednej do inteligencji. Teraz jeden zapas, oczywiście. Zawsze się przyda. Gorzej tylko, że chyba nie damy rady do handlarza. Nawet pomimo ognisko. 50 złota i teraz tak. Uda. I jeśli zahaczymy postać, oczywiście nam zwraca, więc super. Ura, udało się. Magiczne runy. O, akurat można cofnąć. Super. I mamy i handlarza, i runy. Chociaż ta runa... Z tego co widzę, nie jest aż taka dobra. Natomiast sam handlarz... O! Sam handlarz oferuje co najmniej ciekawe rzeczy. Padło przebudzenia, niestabilny artefakt. Efekt po aktywacji wykonuje ponowny rzut, zamieniając legendarny przedmiot na lepszy o jedną klasę. Okej, jakaś szczelna manierka. Efekt po aktywacji, kurde, otrzymuje jeden punkt zmiany. O! Nie wiem, co to są... Jak działają te niestabilne artefakty, coś o nich było tam pisane chyba, ale... No niestety nie znam. O, to ciekawe, no to moim zdaniem by się bardzo przydało, nie stać nas. Chyba, że możemy coś sprzedać. No w sumie mamy parę takich rzeczy wątpliwej przydatności. Nawet nie ma co czekać, sprzedajmy, może zdobędziemy wystarczająco dużo, żeby kupić tamto. Chociaż znając życie i tak to będzie za mało, więc tak. Ile to tam kosztowało? Tak, zdecydowanie. Nie zdobędziemy tego już tyle. A szkoda. Bo to jest naprawdę potężna rzecz. Chociaż jest sens. Co my tu jeszcze innego mamy? Wkład potęgi wpływa na wszystkich sojuszników. Okej. Okay. Gdy przyjmujesz atak, otrzymujesz 7 punktów cerni. Potężne. Szeroki zamach. 10 punktów obrażeń więcej. No to jest potężne. Tak, fajne to mają rzeczy. Szkoda tylko, że takie drogie. I nadal nie wiem, czym są niestabilne artefakty, więc... Warto byłoby to sprawdzić, wiecie, zanim... będziemy kupować coś. Chociaż może tu gdzieś było artefakty. A, dobra, były artefakty. Artefakty to specjalne przedmioty zapewniające premię, gdy rozpoczynasz z nimi rozgrywkę. Odblokowują się osoby... Okej, okay, odblokowuje się losowo za pomocą zdania zastosowanego zakończenia rozgrywek w trybie kampanii Bukainy. Artefakty są trwałe i nie znikają, gdy je się odblokuje. Każdy odblokowany artefakt podnosi nieznacznie koszt przyszłego. Ciąg odblokowania przyszłego. Nie wiem do końca, jak ma to działać, ale dobra. Możesz rozłożyć artefakt, klikając go prawym przyciskiem, wybierając opcję składania czynności, ta zmniejsza koszt kolejnego odblokowania i zwiększa twoje szanse na zdobycie porządzonego przez ciebie artefaktu. Okej, okay, czyli tu są jakieś niestabilne artefakty, nie wiem jak to działa.
Dużo to kosztuje, wiecie, no. Szkoda by było to tak wykorzystać, ale teraz... Dosłownie stabilny artefakt. Za 2 żetony to powiem wam szczerze, że się opłaca. Więc weźmiemy to za 3 losu. Niestabilny artefakt, dostaliśmy jakiś młodzież myślnika. Przekuwasz nielegendarny przedmiot w rzadki przedmiot. Dobra. Może się opłaciło, może nie. A póki co chyba nie ma jak to... W sumie nie ma sensu aż tak marnować. Fajna różdżka, tylko już mamy lepsze rzeczy. Dobra, kupiłem co trzeba kupić. Można było pomyśleć o tych rękawicach. Powiem szczerze, że drogie są one. Warto spróbować chociaż. Jeśli ich nie kupię, to potem będę pewnie żałował. Wydamy całe złoto na nie, jak tak patrzę. O ile w ogóle zdobędę opcję. No ale ja nie mogę po prostu tak przegapić. Oczywiście mógłbym sprzedać te legendarki, ale... Aż tak żal. Sprzedawać coś, co ma taką jakość. A oczywiście można ewentualnie... Jakieś runy. No może, chociaż nie. Dobra, odpuśćmy to sobie. Nie ma co aż tak męczyć się z powodu tego, że po prostu zachciało mi się kupić przedmiocik. Dobra, pójdziemy jeszcze na tą walkę. Zobaczymy, co będzie dalej. I tak. O, 5 fal. To ja lubię. I w sumie miałem niby brać tą uczniczkę, znaczy jaką uczniczkę, druidkę, zapomniałem, ale trudno. Okej, ta dwójka jest niegroźna. No, ten będzie robił obrażenia potężne, a tutaj mamy podpalenie. 31, 28. Dobra. Zacznijmy od wyeliminowania jego. No i teraz jeszcze nie muszę przejmować tą ósemką, bo akurat mam 9. Zakończ turę. 23. Okej. Dobra, teraz pułapka. Na szczęście to jest ta tamta. I tak, Kudo. Czy jesteś w stanie pozbyć się tamtego gościa? No, oczywiście, że jesteś. Więc nawet nie będziemy udawać, że nie. Po prostu się go pozbądź czym prędzej. Ja go przyciągnij tutaj. Wiem, że w sumie może nie było najmądrzejsze, ale niech będzie jak jest. Nie przejmujmy się, nie żałujmy naszych dawnych decyzji. No i po prostu zajmijmy się tym, czym się da się zająć. Dobra, to tutaj. To jest tak. Przyciągasz cel do przedniego rzędu, nakładasz 5 wrażliwości. 5, znaczy 8 punktów szoku. Dobra, jego trzeba się pozbyć. Jego też by się przydało, a tego nie. Czyli ta trójka jest najgroźniejsza. Powiedzmy, że tak. Najgorsze jest to, że nie mam za bardzo jak się go pozbyć, chociaż może... No cóż, wieżyczka prawie... Podkreślam, prawie się zgodziła pomóc wystarczająco. No ale cóż. W takim wypadku to jest tak, to jest tak. Nie ma znaczenia w sumie w jakiej kolejności, tak użyję obu, tym samym go unicestwiając. I niestety. Zdąży. Ale czy to jest aż taki wielki problem? Tak, jest to problem. Chociaż okej. Nie aż taki wielki, jakbym się spodziewał, więc... Tak. I żeby zakończyć ewentualnie tę falę, można zrzucić tak. Czemu jeszcze raz na niego, to nie wiem, ale dobra. Nie przejmujmy się, ten tak padnie. Co prawda on musi uciekać czym prędzej, ale... Dam radę. Ani to było 5 wrogów, chyba nie, że 5 fal. I teraz tak, wysoka odporność fizyczna. Ten stawia pułapkę w nieważnym miejscu, ten... 8 punktów szoku. Powiedzmy, że tak, zakończ rundę. Tak, wydobyć tylko nałożyć wrażliwość i reszta rzeczy niepotrzebna. Niestety.
za dużo kart bronnych, za mało kart działających w jakieś fajne sposoby. Teraz tak. Ten jest martwy. Ten jeszcze nie, ale no wiecie, to po prostu nie wie, że już wpadł. Więc tak. I wieżyczko, czyli honory. Dziękuję bardzo. No po prostu nie ma co więcej. Dziękuję bardzo. Zwyciężyliśmy. I jakieś skarby. Kruka, rozpłatywacz. Ślad do rzucania. Zdajesz 8 punktów obrażeń, 30% szansy na zyskanie zwinności. 2 do obrażeń dystansowych na początku bitwy, plus 1 do rangi losowych umiejętności obrony w ręce. Rozpocznij zimno. Nie. I tutaj ciekawe, ale nie. To jest chyba najlepszy wybór. Więc teraz zobaczymy, co nasz towarzysz tutaj ma. Daleki strzał daje, to jest akurat fajna zdolność, nie ukrywajmy. I obrażenie od ataków dystansowych, tylko problem, że to jest dwuręczne, więc... Z drugiej strony on ma właśnie ten, coś tam, jakiś bonus pod łuki bezpośrednio. A tutaj co by to było? To nie. To by było chyba to. Tylko tutaj właśnie ataków wręcz. Nie. Wiecie co? Fajne są te nożyki. I z przyjemnością będę z nich korzystał, ale póki co pas. I teraz tak, milion różnych eksploracji. No to idziemy na eksplorację. No, nic za nic ująć. Tym razem mnóstwo pułapek. Oczywiście zacznę od tego, jeśli to zwiększa zasięg wstawiania znaczników. Udaj się do znacznika. Gdzie się wybierasz? Trzymaj się mnie. Oczywiście. Trochę dalej możemy stawiać znaczki, więc tak. I teraz skrzynia medyczna, warsztat kłodziejski. Aha, warsztat to tutaj. I tutaj mamy przedmiot. Dobrze. Mamy tu coś, czegoś tak nie użyję i jeszcze większy zasięg, no. Jaki sens, to nie wiem, skoro i tak tego pewnie nie wykorzystamy. Nic nie znaleziono oczywiście. I dobra, no teraz nawet nie ma co czekać, po prostu wychodzimy. Czy trzeba robić kolejną eksplorację? Mamy mało czasu, ale dobra, zmarnujemy ten jeden zasób i trochę czasu. Nie. Oczywiście. Tak, ta dwójka, udało się znaleźć runy. I nie ma pułapek. Teraz tak, przechodzimy w ten sposób, żeby tylko runy zahaczyć. Bo runy przydatna rzecz. No oczywiście, nie ma co ukrywać. Większość z nich tak nigdy nie użyjemy, ale... Warto o nich pomyśleć trochę i to jest tak. Hura, udało się to złapać. Mala OS, może kiedyś użyję. Teraz tak, to możemy o to zahaczyć. Da to jakieś efekty tam na planszy później, teraz tak. I czy uda się zahaczyć oba? No niestety nie, więc trudno, idziemy głębiej, szukając większych skarbów. I tutaj tak. Niestety się nie uda zahaczyć o nią i o coś jeszcze, więc zaczynamy od niej, tak. Ponownie, tutaj to samo. Sobie przedmiot i... Nie, tylko to, pominę klątwę. Usza. Nie, nie jest warta uwagi, ale i tak fajnie, że przynajmniej cokolwiek mamy. Tutaj dopiero. Kurczę, potwór w nas w las akurat. Smutne. Okej. Okay. Jakieś komponenty, kapliczka, wszystko. A tutaj co w ogóle jest? Nie wiem, ale pójdźmy w ten sposób, żeby coś tam dostać. Znaczy mówiąc, magiczny pył i trochę złota, fajnie. Pełna kapliczka. To coś tam da i no na tym możemy łatwo zakończyć przygodę w kolejnej eksploracji, super, mamy złoto. Gdybym miał tego więcej wcześniej, to może bym teraz nie narzekał tak bardzo na to, że tam teraz, w sumie wcześniej, że nie mogłem kupić tych rękawic, ale trudno się mówi, trzeba żyć z decyzjami, z tym co się stało. Więc tak, skrytykane strzały oczywiście, mamy wystarczająco dużo różnych strzałów, więc tak. Oczywiście. Tutaj mamy 5 obrażeń od mrozu na niego. Pułapka, więc nie groźne. Pułapka to nie groźne. 10 punktów osłony, 4 ciernie. To jest trochę gorsze, ale... Lepiej pozbyć się od razu jednego wroga niż... No. Niż po prostu nie zrobić nic takiego. Okej, dziękuję za pomoc przy okazji. Teraz... Zaczniemy od tego oczywiście. No, wszystkie trzy w niego, serio. Nie wiem, najlepsze, ale dobra.
Nie uda się go pokonać, chociaż... Nie, dobra, pokonamy obu. Walka zakończona. Przedwcześnie, jak zwykle, ale... No. Poziom 10 przy okazji. Super. Kudo mógłby teraz... nie. Kudo dostanie znowu krwawą magię dwójkę. Tym razem mamy... Okej. Okej, dobra. Wezmę ponownie, to fajna karta, wiecie, zawsze lepiej mieć dużo ataków niż nic, niczego, więc tak. Teraz u niej co by zrobić? Powiem wam szczerze, że to jest takie trochę... ciężka decyzja, powiedzmy, że wezmę talent. W sumie ona nie miała jeszcze talentu, więc tak. Zdecydowanie jej się to przyda. Zwiększenie siły o 4? W sensie, to wiecie, wydaje się sensowne, ewentualnie. Ewentualnie to. Dobra, taki standardzik będzie miał teraz większy bonus. Natomiast nasz towarzysz, czy on ma gdzieś jeszcze plus do statystyk łatwo dostępny? No właśnie, przy okazji zapomniałem, można już im wystawić kolejne. Chowu uzdrowiciel albo świętobliwy. A wiecie, zaryzykuję z tym uzdrowicielem. Postawię nawet tutaj. Na przyszłość będziemy mogli wziąć jej właśnie jakieś karty lecznicze. Ubertrama natomiast strażnika dwójkę. Wiecie, ma te swoje pułapki. Szkoda byłoby z nich nie korzystać, a tutaj może będą jakieś super potężne, lepsze czy coś. Więc tak. I najkrótsza droga byłaby przez inicjatywę i usunięcie jednej karty, więc tak też zrobimy. Inicjatywa, potem usunięcie karty, na końcu strażnik. Super. I dobrze, mamy do wyboru obóz, albo tutaj coś. Idziemy oczywiście na ptyczkę, bo po co mamy się ograniczać? Ja jeszcze jest czas, to wiecie, zawsze zrobimy to, co jest w sumie najistotniejsze w tym właśnie, czyli będziemy walczyć. Dobra, mniejsza z tym. O, super, dostajemy strzałę, jakąś specjalną. Mhm. Liczba rzędów. Nie pamiętam, czy to jest chyba rząd. Nie, chyba nie działa. Oj. Jakieś niebezpieczne efekty się zaczynają. Teraz tak. 8 na nią, 10 na nią. Ojej. Dostanie 23. Ten dostanie 8, a tutaj wystanie duszy na niego. 8 zablokujemy łatwo. Ona się w ogóle nie zablokuje. Niedobrze. Niedobrze. Może uda się zredukować trochę, żeby przynajmniej nam nie padła. Ale cóż, jak też trzeba się pozbyć. Chociaż... Czy Kudo da radę się pozbyć obu? Może być ciężko. Szczerze, może być ciężko. Więc teraz największy po prostu dylemacik. Czy przejść tam i strzelić? Nie, i tak to nie dobije. Lepiej dobić. Musisz potem żałować, że nikogo się nie pokonało. Dobra. Niestety za dużo zrobić nie możemy, więc... Pozbywam się jak największej ilości wrogów. Tutaj nie dobiję, tutaj dobiję. I tutaj. O, Kudo otrzyma obrażenia. Jakie smutne. Chociaż w niego to akurat może utrzymywać obrażenia, bo to i tak tak rzadko się zdarza, że no... Jak już się zdarzy, to i tak to nie będzie żaden powód do żalu, płaczu czy czegoś, więc... No trudno, trzeba obrażenia, cóż, tym się nie trzeba przejmować, a tak to przynajmniej... Katrin uratujemy przed ranami. No, jest dobrze. Zostaw wieżyczkę, dziękuję bardzo. No, szkoda, że dobiję. Gdyby nie dobiła, to by można było jeszcze sprawdzić jakieś leczenie, a tak to trudno. Ale jak mówiłem, akurat obrażenia na nim, to... Nic wielkiego, dobra. Dzieje się coś dziwnego, chodźmy tą ścieżką. I teraz się połączyło tak poniekąd. Źródło wypaczenia. Dobra, idziemy tutaj. I można coś jeszcze, ale mniejsza z tym. Idziemy najpierw tu. Wykonamy to wszystko i na tym zakończymy epizod oczywiście. Za chwilę wejdziesz do warowni. Gdy znajdziesz się w środku, nie możesz w żaden sposób wyjść, dopóki nie ukończysz obszaru. Czyli nie dotrzesz do jego końca. Dobra, robimy to.
Powietrze cuchnie. Pod stopami wyczuwasz regularne wstrząsy, co przypomina podróż przez trzewia budzącej się bestii. Nie podoba mi się. Ale dobra, idziemy. Kolejna walka, poleczka z hordą. Zbierz 111% więcej złota. Na obszarze łupach można znaleźć o jeden więcej przedmiot. Dobra. Dawaj to te wyzwania, a nie marudzicie. Jeszcze 4 dodatkowych wrogów dojdzie. Nie jest tak źle. Okej, skrytka na strzały. Zawsze aktywujemy to przynajmniej na później. I to jest tak, 8 na nią. 9 na nią i 8 na niego, dobra. Niestety wilki są strasznie szybkie, więc zobrażenia polecam. Chociaż może... Jeśli tu podejdę, to bym zmienił zdanie, chociaż jednego z wilków. Okej, 8 na niego i 8 na nim, dobra. Przynajmniej tyle udało się. Tym razem Katrin będzie tą ranną, ale tak. Jak widać, Bertram odwdzięczył się za to, że kto go wcześniej ratował po części. Więc dobra. Trzeba się jej pozbyć czym prędzej, chociaż czy to jest aż takie groźne? 9 na nią. A. W sumie wilki są szybsze, więc... nie wiem, wiecie, to jest ciężka decyzja dla mnie. Okej. Mi tak nie dobijemy, więc... powiedzmy, że i tak to zrobię. Coś takiego i w sumie nie ma co się więcej tym przejmować. No. Więc teraz nasz towarzysz Kudo wykończy wszystkich. Wiecie, powiem szczerze, nie wiem co we mnie wstąpiło, kiedy zwątpiłem w jego możliwości. No przecież to jest Kudo. A Kudo zawsze jest niezastąpiony i... no. Jest mistrzem po prostu wszystkiego. I teraz tak. Musimy się pozbyć tego wilka, który to jest ten na dole. I on zaatakuje Bertrama za 7. Okej, okay, nie jest tak źle. Dobra, jednak jest źle. 31, czy mam jakieś odbrony? Nie. Okej, okay, nie będzie tak źle. Pozbędziemy się go tak. Niestety nic więcej nie zrobimy, ale... no, co ja będę tutaj narzekał. Rzucamy toporkiem w nią, dobra. No to znaczy mniej więcej tyle, że... tak, potrzeba tego. Tego. I tego. I tak, jestem świadom, że to był zdecydowany nadmiar, ale coś tam będę przejmował. No i teraz... czy to jest idealna opcja, czy nie? Sześć. Czyli to jest 9 plus 6, to daje 15, 30. Powinno wystarczyć. Oczywiście. Dobra, kończymy rundę i został ostatni wilku do pokonania. Zapowiada się groźnie, ale jest problem. I dla niego i to bardzo spory. Wiecie jaki? Jeśli nie wiecie, to ja wam zaraz powiem. Kudo przecież przed nim. A nawet jeśli nie... Kudo, to jak widzicie, 3 strzały i coś takiego i... Po prostu pada, co jej dodać, co jej ująć. Moja drużyna jest zbyt dobrze przygotowana i legendarny, 1 inteligencji, 10 inteligencji za każde 10 kart w talii, plus 1 do obrażeń zaklęć. 1 do siły, jeśli to zdejmiemy, będziemy mieli 19 siły chyba. Tak. Ale to niestety nie. Póki co zrobimy tak, zawsze się będzie miała więcej kart kiedyś, to może skorzystam tym bardziej. A teraz tak, tutaj mamy dużo wrogów, jakieś przedmioty, a tam po prostu wrogów. No i nie wydaje się, żeby tutaj było połączenie, więc... ja... idziemy najpierw tutaj, bo to wiecie, jest taki pokoik śmieciowy, nie ma czym się przejmować. I teraz tak, 9 w nią, 9 w niego, okej. Okay. No to w takim razie nope, nie będzie 9 w niego. I 9 w nią też raczej nie pójdzie. Pająk jeszcze przeżył. To jest zaskakujące, muszę przyznać. Ma znaczy, że to mniej więcej tyle. I tak, w nią też nie pójdzie. Dzięki temu, że... a nie, źle wykalkulowałem, ile mam punktów akcji. A nie dobrze, tylko zamiast... zamiast przesunięcia, to podeszło normalnie.
No cóż, święta potęga, bonk, dostaliśmy leczenie sojusznika w rzędzie, no to w takim wypadku tak, proszę. I wygrywamy. Dobra, udało się. Trochę expu, nic wielkiego, trochę złota. I zaraz zmarnujemy zasób, to chyba też oznacza, że pan szczelny się wzmacnia. Nie wiem, nie jestem pewien. Ale tak, kolejna bitwa. I w sumie odcinek wyjdzie dłuższy niż bym tego chciała, no. Czy to w sumie problem? Nie sądzę. Okej, oczywiście. Jako, że jest taka sytuacja, to jeszcze można to fajnie wyciągnąć. Dziękuję bardzo. Więcej nic nie zrobi, ale... Tak, i teraz który pajączek? Czy to w sumie ma znaczenie, i tak będzie tylko krzyczał na nas. A krzyczące pająki to i tak nic groźnego dla naszej drużyny, więc tak. Skoro już krzyknęłeś, to teraz skin. No, i też trochę bodlecz, dziękuję bardzo. Oj, kuda, kuda. Niestety nie zgnieciesz jednym atakiem. Jednego punkta inteligencji brakuje, to użyj po prostu dwa razy czegoś takiego. Naprawdę wydaje mi się, że te obrażenia są po prostu takie przenikające przez odporności. Będę musiał to kiedyś sprawdzić, wiecie, na kogoś, kto ma dużo tarczek, zarzucić tamten atak. Ale póki co. Nie myślmy o tym, proszę, wieżyczka. 8 na niego, niedobrze. I tutaj trująca ziemia, idealnie. Dobra wieżyczka. O, proszę. No proszę, już unicestwiła. No i tutaj niestety jeszcze nie unicestwi, ale... Nasz wiadomy... Człowiek się tym zajmie, no 77 obrażeń, czy wy to widzicie? To naprawdę nie jest zbalansowane na tą przygodę. A póki co sobie tu mamy? Siła i jeszcze zręczność. Przyjemne. Dwa punkty ataku wręcz, inne takie rzeczy. To jest fajne, ale wiecie co, weźmy to. Wydaje mi się, że... Nasza towarzyszka się tutaj zadowoli. Tak. Niewielki upgrade do tego, co miała. Czy tam ulepszenie, jak to kto woli. Ale no. Ważne, że się udało. A teraz eksploracja. Po raz kolejny. I jeszcze więcej pokoi. Co jak tak dalej pójdzie, to, to chyba... Mogę z premedytacją powiedzieć, że dzisiaj tego... Chyba nie skończymy. A póki co tak, idziemy tutaj, do znacznika. Oczywiście musieliśmy trafić na potworka. Szczerze spasuje. Nie ma co ryzykować. Wydarzenie. I co my tu mamy? Zauważasz, że tunel rozgałęzia się, wiodąc w inny obszar, oddziały żelazną bramą. Bramę jest zamknięta na zadzwiałek zamek z łańcuchem, który wygląda, jakby dało się sforsować siłą. W ogóle patrzcie, 50% tylko ma nasz... No. Niedobrze. Ale i tak idziemy. A no tak, bo te wszystkie bonusy, które tam miałem... Chyba... Jeden punkt wyczerpania. Wykonano wyzwanie. Zaryzykujemy. No i proszę, nawet się opłaciło. Nawet bonusem 0 byśmy to zakończyli. A, czyli to daje eksplorację. No dobra. Może być to eksploracja cała. No i potwora aktywowało, nie wiem czemu. A może go wyłączyło? Ciężko określić. Idziemy tutaj póki co. Oczywiście nam to zwróci, więc tak. I przy okazji runa. Fajna, ale nie najlepsza. Kliczka w okolicy. Najpierw do niego. Tak. W sumie nie wiem po co, ale idziemy. Kapliczka. No i to tyle. Przechodzimy dalej, coś się wydarzyło. Co ciekawe, tutaj jakaś walka. Ale nie wiem, czy trzeba iść. Wiecie co, nie. Lubię tak chodzić na te poboczne walki, ale czas nagli, jeszcze mamy więcej coś do zrobienia, więc... Idziemy na wydarzenia. O, przy okazji dostał poziom. Dobra, jeśli dostał poziom, to co u niego teraz mieliśmy zrobić w ogóle, bo nie kojarzę. W sumie można byłoby mu dać kolejny talent, więc poznaj umiejętność. A, nie mogę teraz. Dobra.
Trafiasz na zastępny magazyn. Brama jest zamknięta na klucz. Rozważasz, jakie masz możliwości. T55 z Bertramem, to próbujemy. 13, on ma 8. Oczywiście. Oczywiście, że musiało być w ten sposób. No. A zresztą trudno. Idziemy po prostu, nie przejmując się niczym i zapomniałem ulepszyć. Kudo. Ale dobra, nie jest to może taki problem. Dwóch Wendigo. Przynajmniej ja ich tak nazywam, bo nie jestem pewien, co to jest. Wendigo. Okej, dobra, czyli jednak faktycznie chociaż tyle kojarzę. Okej, tak, ulepszona amunicja. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Każdy teraz będzie nadawał sobie osłonkę, więc nie ma czasu się czym przejmować. Tak. Tak. I już po jednym Wendigo. Dziękuję bardzo. Oj, wieżyczko, wieżyczko. Wstydziłabyś się tak marnować swoją okazję, potęgę. Ale dobra. 12 i 27. Za mało. No dobra, w takim wypadku takie też może być. Wiem, że to trochę przemarnowanie, ale no... No co zrobić? Dobra, i teraz co oni chcą? To Wendigo będzie się bronić, pająk będzie atakować wieżyczkę, czyli nie jest tak źle. A to będzie wrażliwość nakładać się. Nieprzyjemne, ale... Czy jest czym się przejmować? No nie sądzę. Przynajmniej jeszcze nie. Więc tak... I teraz jego można wykończyć łatwo. Czy tam mam jak wykończyć? Tak. Więc tak, tak, jakieś leczonko fajne. Oczywiście. Tak, i dobra. Znowu nie trafiło tam, gdzie powinno, ale ja jestem w stanie przebaczyć. No i cóż. Wykończymy? Wykończymy, oczywiście. No, czemu miałoby być inaczej? Wszyscy zdobyli 11 poziom i mamy tu przedmiociki. Cios tarczą. Jeden do siły. Jakieś fajne inne rzeczy. Uszumujące światła zadałem o 8 obrażeń więcej. Jestem do obrażeń z zaklęciami. Przyjemne, tylko że za mało do bonusów na zaklęcia. Mamy jakąś rękawicę? Zwiększa punkty akcji nasza. Aż szkoda by było wymienić. Więc nie. Chociaż mogło być dobre, ale nie, weźmiemy tarczę. Wydaje mi się, że jest to dla niej dużo lepsza rzecz. To prawda, tam było, że na początku był plus 1 do langresowych umiejętności, obrony w ręce. Ale nie ma co się przejmować, jest naprawdę dobre. No i okej, jak już mówiłem, jeszcze rozstawiam na siatce. Kudo miał dostać umiejętność z krwawej magii, no z czego innego. Potęga krwi. Zdać 5 punktów obrażeń sobie lub sojusznikowi i inni sojusznicy uzyskują 4 punkty życia plus 3 punkty każdy punkt krwawienia, jaki mają. Wezmę to. Nie jest to najlepsza, ale potężna zdolność. Jak już się trafi. I teraz tak. Nasza kapłanko paladynka. Jej możemy nałożyć w sumie kolejny efekt. Czy w sumie kolejny talent, tylko czy teraz, czy najpierw dać uzdrowiciela? A powiedzmy, że od razu. No, w takiej sytuacji, co by jej zaproponował, bym wziął? Kiepsko. Kiepsko bym powiedział, bo nie mam pomysłu, co? Chyba, że może coś... Dobrze. Dobrze. Fajne są tu opcje. Są tu fajne rzeczy. Mógłbym jeszcze to wziąć, co prawda wtedy zręczność też nie byłaby taka kiepska. Ale zachowujesz jedną kartę. Wydaje mi się, że to będzie dobre dla niej. Więc tak. I na końcu nasz łucznik, strzelec. Ja ci mówiąc, Bertram. Niego mieliśmy chyba usunąć jedną kartę. Usuwając, szczerze powiedziawszy, z tych wszystkich rzeczy, które tu ma. Szczerze.
Chyba bym usunął obronę. Wiem, że to ryzykowne, ale... Jedna mniej obrona to jedna więcej szans na to, żeby dostać jakąś potężną kartę ofensywną. No i tak, kolejna eksploracja. Kurczę, odcinek będzie zdecydowanie za długi. Nie, nie w ten sposób. Tak, w ten sposób. Idziemy, dostaniemy co trzeba. Dzisiaj dużo złota. Nie ma pułapków. Możemy zawrócić tak, żeby tylko tutaj zobaczyć, czy coś dostaniemy. Mam zapasy, więc przyjemnie. I teraz pojedynczo, żeby nie trafić na potwora tak łatwo. Kurny, super. Trochę złota. Wracam do przygody. A tu mamy źródło wypaczenia. Czyli chyba już jakiegoś takiego final bossa. No dobra. Jaskinie ciągną się dość daleko. Podłogę pokrywa stopiony wosk. A co kilkadziesiąt metrów ściany jaskini wymalowane są dziwaczne... Są dziwaczne runy, okej, bo już trochę mi to pogubiło. Których nie poznajesz. Trząsy występują już niemal trzy razy częściej, więc co kilka kroków spadają na ciebie kawałki skał i żwir. Po chwili przejście zmienia się w otwartą jamę, słabo oświetloną ponad setką świec. Na podłodze narysowano złowrogo wyglądający pentagram. Wokół niego klęczy trzech pochylonych sekciarzy, mówiąc w obcym języku. Są jakby w transie. Nagle aktywność sejsmiczna gwałcownie się wzmaga. Ostatnie wstrząsy mają źródło w pentagramie. Słyszysz, że przejście z tobą się zapadło. Rytuał dobiegł końca. Pojawia się wielki portal i wypełza z niego coś koszmarnego. Gigantyczna pajęczyca o czterech leśniących pragnieniem zniszczenia i zwłoką inteligencją. Nie o czterech, tylko o oczach, okej, jestem lam. W jej głowie osadzony jest czarny klejnot. Sekciarze siedzą spokojnie, gdy pańczyca pożera pokojenie każdego z nich, jak dobrowolne owieczki ofiarne. Okej, masz niewiele czasu na zdobycie jakiejś przewagi, zanim potworna pończyca nie zwróci na ciebie uwagi. Zaatakują, gdy pożar sekciarzy przesunie się ku pobliskim stalagmitom. Nie, zaatakujemy, kiedy pożar sekciarzy. Atakujesz, póki masz przewagę. I co tu będzie takiego konkretnie? Tak, to już jest definitywnie jakiś final bossu. Przywzywa pajęczego skoczka. To jest pajęczy skoczek? Nie pajęczek? Pajęczy skoczek, okej, czyli takie. I ta muzyka. Coś mi mówi, że walka to będzie zacięta. Dobra. Odbywamy się czego się da. I tak. Po prostu trzeba się zbliżać, póki mamy okazję. Nie chcę stracić jej wsparciu. Tak, wsparciu, jej wsparcie. Zachowywać karty, które możemy. I walczyć. No, powiem wam szczerze, ja się nie obawiam tego, że nie zwyciężymy, czy coś tego typu. Co to, co nie. Szkoda, że mam takie efekty, a nie inne. Ja się boję tylko jednej rzeczy. Że ta walka może mnie zawieść tym, że będzie zbyt prosta. Jak na bossa. Dobra. Wieżyczka. Tutaj. Super. Tak. I teraz jego dobijemy w tym. Nie ma kogo leczyć? Nie, jest, dobra. Jego, ty dostajesz to. I jeszcze to. A nie, tutaj nie sięgniemy. Dobra, to podchodzi bliżej. Czy o tym razem chcę zachować? No oczywiście, że lepszą osłonkę. I dobrze, kudo. Podchodzimy. I czy jest w sumie coś więcej do dodania? Pora wykorzystać to, czym jesteś najlepszy, gościu. Rozkrwaw ją po prostu na strzępy. I... O, nie zauważyłem, że ma to jest taki efekt. 6 zatrucia. Niedobrze. Tym razem będzie chciała zaatakować wszystkim celom. Okej. Co by tu odrzucić? O, szczerze mówiąc... To, leczenie niby ważna rzecz, ale nie jest aż taka istotna. I... Mogłem w sumie atak odrzucić. Coś. Ale dobra, mniejsza. Nie jest aż tak źle.
Kurczę, nie pomyślałem o tym, żeby rzucić ochronę. Jaka za mnie lama. Święte uderzenie, czy mamy jak naładować? Mamy, tylko wtedy korzenie będzie mieć. I zada jej 15, idealnie. Ma nawet więcej obrony. Więc nie ma czym się przejmować. A nie, jeszcze ma opcję zaatakowania. Nie, tego nie użyję. Ale to mogę za to. I jeszcze na wszelki wypadek to. W sumie nie wiem, czemu nie zachowałem, ale mniejsza o to. Po prostu pora unicestwić ją. I teraz tak, osłona, nie ma problemu. No, tylko niestety ten tutaj nasz kolega dostanie. I tak, no, to niestety mocno dostał, ale w sumie nie ma czym się przyjmować. I powiem wam szczerze, Kudo zniszczył tą walkę. Wraz z drużyną oczywiście, bo drużyna naprawdę była dobrze przygotowana. Ale ten gościu swoim krwawieniem tak im ułatwił, że po prostu nie wiem, co jeszcze więcej dodać. O, kurwa, wróżbite, fajne. Ale dobra. Ciało pojęciej Matrony zwala się na ziemię, wstrząsane ostatnimi podrygami życia. Rytuał się zakończył, udało ci się złodzić bestię. Zastanawiasz się, czy z czasem do tej leśnej okolicy wróci normalne życie. Zabierasz kryształ obsydianu z głowy pająka. No dobra. No dobra. Zanim coś jednak to, wiecie, no musimy po prostu to zrobić. Ale klasy. I szczerze powiedziawszy, to jest super. Ale czy aby na pewno nie ma tu jakichś lepszych rzeczy dla Kudo? Może coś jest? W sumie? Oczywiście, że są jakieś takie ciekawe rzeczy, ale takie coś jak to przykładowo. Albo to jest dużo lepsze, więc póki co zachowywane karty zdecydowanie. Katrin, tym razem dostajesz uzdrowicielką. Udzielę sojusznikom na obszar, że kwadrat to 4 punkty mocy. Nie. Zawsze leczysz sojusznika. A, zawsze gdy leczysz, otrzymuje. Nie. Zawsze gdy leczysz sojusznika, otrzymuje on 3 punkty mocy. Dajesz 15 obrażeń, rozpotowanie, pochłaniasz 1 punkt cierpienia, by z każdy cios odkryć jedną tymczasową, zwykłą, że tą kartę leczniczą. Wiecie co? Nie jestem najlepszy, ale biorę, bo to potężne. Będzie trochę mieszało w mojej strategii, być zbierało nam czerpanie, ale jest bardzo dobre. I strażnik 2. Jedno strażniczy. Budujesz talizman, wspieram ciebie i sojuszników. Nie wiem do końca, jak działa. Awaryjne ulepszenie. Potężna. Tutaj wybierz dowolny mechanizm, dodaj kartę do swojego stosu do dobrania. O, to jest w sumie fajne. Stanie za wieżyczką, zwiększa jej obrażenia. No idealne, wiecie? Tak, to był dobry wybór. A póki co idziemy do mapy. Obelisk wyjścia. I mamy to. Co ciekawe, nie zaliczyło. Ale ukończyliśmy. Więc tak, w tym momencie wypadałoby pójść tutaj. Zajmie to 10 i 10 sztuk pozwienia. Tutaj 7, co ciekawe, więc tak. Powrócimy w takim wypadku teraz do siedziby, tracąc przy tym dużo zapasów. No ale to jest najkrótsza trasa, rozumiecie? I niestety, wypaczenie się zmaga, pan z czym nie stąpi potężniejszy. Przeciwnicy w tym regionie będą teraz silniejsi. Smutne. No ale niestety. I nie mogę pójść. Bo eksploracja jest na drodze. Oczywiście. Oj, to ja tutaj chciałem grzecznie zakończyć odcinek, ale nie. Jak zwykle musieli coś zepsuć. Niezłe. Niezłe. Ej, dobra, no może nawet nie będziesz taki markotny. Runy oczywiście daleko od nas. Dobra, nie ma, rzućmy. Zobaczmy, co tu mamy i wow, kolejne jakieś fajne rzeczy. Kolejne te całe artefakty. Nie, no, powiem wam szczerze, nie wydaje mi się, żeby to było aż takie sensowne. Ze wszystkich rzeczy, które tu ma.
księga zamiany, zwój portalu. To wydaje się najsensowniejsze chyba. Potężna rzecz moim zdaniem. I tak. Jeden inteligencji, ale za drogie, żeby naprawdę z tego skorzystać. Mogą brać zapasy, ale nie czuję takiej potrzeby. Więc idziemy tutaj. Na tym kończymy. I zanim coś jeszcze, tylko idziemy tu. Żeby się trochę podlecić do garnizonu. Podsumować wyzwanie. I na tym już zakończymy odcinek. A póki co dziękuję za 10 uznania i tak. Jesteśmy blisko odkrycia prawdy. Musimy iść dalej. Tak, to właśnie tego klientu potrzebujemy, by przełamać cienistą barierę. Przyczyniliśmy takie drugie, będziemy mieć wszystkie składniki do zaklęcia przełamującego. Nic więcej? Okej. Okay. W takim wypadku uzdrawiamy. Bo jednak mam rannego. Ja umożę, żeby mieć chociaż jeden los. Na końcu zobaczmy, czy mają tutaj coś wartego uwagi. Chociaż z tego, co widzę, to niekoniecznie. No oczywiście poza Marku, tylko z Marku jest taki problem, że jego towary są drogie. Więc nie ma jak. Ale dobra, mniejsza z tym. Bo i tak odcinek trwa już ponad godzinę. Więc tak, na tym już zakończymy naprawdę. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż, no, widzimy się już w następnym odcinku niebawem, więc trzymajcie się i hej, hej!